Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Na wspólnej wigilii w piątkowy wieczór spotkali się piłkarze Polonii Kępno. Obecni byli także członkowie zarządu KKS Polonia. Przybyli również działacze, sympatycy, sponsorzy, przedstawiciele władz samorządowych i Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a także przyjaciele klubu. Prezes zarządu KKS Polonia Kępno Karol Schubert, składając życzenia, dziękował wszystkim, którzy pomogli w działalności Polonii w mijającym roku. No, na święta na pewno zdrowia, szczęścia, zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie. Na 2018 rok spełnienia marzeń, realizacji celów osobistych, zawodowych. No i przede wszystkim dużo pozytywnych sportowych emocji z Polonią Kępno. Trener pierwszego zespołu Bogdan Kowalczyk złożył także życzenia rodzinom piłkarzy, działaczy i kibicom. Na święta na pewno, żeby troszeczkę właśnie od piłki nożnej odpoczęli. Spokoju i takiego właśnie, jak mówię, z troszeczkę spędzenia takiego czasu wolnego z rodziną, z najbliższymi, a w nowym roku na pewno dużo emocji i myślę, że powtórzenia takich wyników, a może troszeczkę lepszych jak w tym roku. Podczas rozmów przy wigilijnym stole nie brakowało tematów związanych z występami Polonii w czwartej lidze. Wszystkim słuchaczom Radia Sud, zwłaszcza kibicom, w imieniu drużyny życzenia złożył kapitan Łukasz Walczak. W imieniu całej drużyny i od trenera chciałem życzyć działaczom, sponsorom i przede wszystkim kibicom dużo zdrowia, szczęścia i kibicowania oczywiście z całego serca naszej drużynie Polonii Kępno. Opłatkowe spotkanie było także okazją do wręczenia wyróżnień, które przyznał Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Kaliszu. Złotą odznakę związkową OZPN otrzymali Ryszard Nowicki i Jarosław Pawlak. Srebrną Marek Wierzchołek i Bartłomiej Steinert. Brązową przyznano Marianowi Kurzawie i Maciejowi Musialskiemu. Owacyjnie przyjęto również wyróżnienie dla byłego prezesa klubu Czesława Guziałka, który od 65 lat działa dla dobra kępińskiej, jak i również okręgowej piłki nożnej.